Nie znam kobiety, która w swoim życiu nie spróbowała chociaż raz jakiejkolwiek diety. Pytanie, czy ta dieta została ułożona przez specjalistę, czy mam ją od koleżanki, a może z gazety albo z internetu. Dziś z panią Agnieszką Ślusarską-Staniszewską, dietetyk z 4Line, porozmawiamy na temat diety uniwersalnej. Pani Agnieszko, czy istnieje coś takiego jak dieta uniwersalna, dieta dla każdego? Niestety zmartwię Panią. Nie ma czegoś takiego jak dieta uniwersalna czy dieta dla każdego. Z prostego powodu, bo ile ludzi, tyle różnych diet. Mamy różne zapotrzebowanie energetyczne, różne jednostki chorobowe. Jesteśmy kobietami, bądź mężczyznami, bądź dziećmi. W związku z czym każdy ma zupełnie inne zapotrzebowanie i też potrzebuje innego sposobu żywienia. Bo dieta, to chciałam zaznaczyć, że jest sposób żywienia. Czyli dieta to nie jest odchudzanie? Absolutnie nie. Na diecie jest każdy z nas, tylko albo normy energetycznej, albo ubogo energetycznej, czyli prosto mówiąc odchudzającej, albo w jakimś celu terapeutycznym, dietoterapeutycznym, leczniczej. Czyli nie ma czegoś takiego, że wchodzimy na dietę i jak już osiągniemy oczekiwaną wagę, schodzimy z diety. Nie, to jest takie myślenie rzeczywiście bardzo popularne, natomiast nie do końca prawidłowe, bo nie, na diecie jesteśmy cały czas, czyli jakoś się odżywiamy. Możemy modyfikować ten sposób odżywiania w jedną bądź w drugą stronę, podkręcając go w kierunku naszych celów, które chcemy osiągnąć. Natomiast nie możemy być na diecie i z niej jednocześnie wyjść, tylko możemy zmienić te nawyki żywieniowe, zaprzestać stosowania pewnych, wrócić do starych i tak dalej. Czyli dieta to jest sposób odżywiania i może być dobra albo zła. Dokładnie. No dobrze, to w takim razie czy te diety, które nam sugerują odchudzanie i na które w tej chwili jest moda, bo były diety kapuściane, diety hollywoodzkie i tak dalej, opisywane w gazetach, czy one są dobre dla każdego, na każdego zadziałają? Absolutnie nie, dlatego że wszelkiego rodzaju diety z samego założenia diet odchudzających zakładają pewien epizod. Jeżeli są to monodiety, czyli właśnie bazujące na jednym, dwóch składnikach, nie mogą być pełnowartościowe, nie mogą być stosowane przez wszystkie osoby. Zawsze dieta powinna być skonsultowana ze specjalistą, a jeżeli stosowana na własną rękę, to opierająca się po prostu na zasadach zdrowego żywienia. Nawet dieta redukcyjna powinna być po prostu dietą opartą o zasady zdrowego żywienia, tylko ograniczonej kaloryczności. Czy w takim razie diety opisywane w czasopismach, w internecie mogą nam zaszkodzić? Jeżeli są stosowane w sposób nieprawidłowy, jeżeli nie mamy wskazań do zastosowania takiej diety bądź przeciwwskazania medyczne, tak, mogą nam zaszkodzić. Zarówno diety bardzo niskoenergetyczne, jak i diety wysokobiałkowe czy diety wysokotłuszczowe zawsze powinny być skonsultowane ze specjalistą, z dietetykiem. Załóżmy, że pani dochodzi do wniosku, że ma parę kilo za dużo, za 2 tygodnie wyjeżdża na urlop, szuka w internecie szybka dieta odchudzająca i stosuje dietę 600 czy 800 kalorii dziennie. Może sobie zaszkodzić. Przez 2 tygodnie może aż tak bardzo sobie nie zaszkodzi, natomiast jeżeli byłoby to stosowane dłużej, z pewnością nabawiłaby się potężnych niedoborów pokarmowych i mogłoby to zaszkodzić jej zdrowiu. Czyli musimy wybrać taką dietę, która, jeżeli chcemy się odchudzić, mówimy w tej chwili o tym, która jest rozłożona w czasie, tak żeby systematycznie tracić kilogramy, a jednocześnie nie powodować ubytków w organizmie, mam na myśli tutaj odżywczych. Dokładnie tak, czyli taka racjonalna dieta redukcyjna, która ma na celu zmniejszenie masy ciała, powinna być trochę zbliżona do naszych nawyków żywieniowych, ale w oparciu o te zdrowsze nawyki, czyli pomijamy kwestie związane z żywnością przetworzoną i niezdrowymi produktami. Jednocześnie nie powinna być obarczona zbyt dużym deficytem energetycznym, czyli około 300-400 kilokalorii mniej od naszego całkowitego zapotrzebowania, bo zbyt szybkie chudnięcie po prostu może wiązać się z efektem jojo i niedostarczeniem wystarczającej ilości składników odżywczych. Czyli przyjmujemy zasadę krok po kroku, a nie wszystko naraz. Tak, takie bezpieczne chudnięcie to jest od 0,5 kg do kilograma na tydzień. Takie cele zazwyczaj sobie ustalamy z pacjentami. Czyli jak przez kilka miesięcy zimowych nazbierałyśmy sobie kilka kilo, to nie mamy co na to liczyć, że w ciągu 2 tygodni je stracimy.
No nie, nie powinnyśmy na to liczyć. Oczywiście to jest możliwe przy bardzo restrykcyjnej diecie, ale nikt nie powiedział, że zdrowe i nie wiadomo, z czego ten ubytek kilogramów by wynikał. Czyli na przykład możemy stracić dużą ilość wody, masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej, czyli faktycznie tego, co powinnyśmy utlenić. Czy taką dietę szytą na miarę możemy sobie zrobić sami, przygotować sami, bo nie każdy ma możliwość skorzystania z porady dietetyka. Tak, jeżeli jesteśmy wyposażeni w pewien zasób wiedzy żywieniowej, poczytamy troszeczkę książek, ale tu zwracam uwagę na publikacje naukowe, a nie informacje znalezione w internecie. Chyba że znalezione w internecie na stronach medycznych bądź stronach dietetycznych, wtedy rzeczywiście ma to sens. Możemy próbować sami sobie ułożyć taki jadłospis. Są różnego rodzaju aplikacje, które są do tego pomocne. Nawet takie aplikacje na telefon, które pomagają nam liczyć wartość odżywczą. Natomiast jest to bardziej żmudne, jest to trudniejsze, może być obarczone błędem. I też jeżeli chodzi o czas uzyskania efektu, zazwyczaj no, trzeba poczekać dłużej, bo zanim człowiek to wszystko okiełzna i sam sobie zacznie przekładać te wszystkie wartości na rzeczy praktyczne, to może minąć sporo czasu. A czy jakieś takie trzy podstawowe porady mogłaby nam Pani dać odnośnie takiej zdrowego, że nie diety, tylko zdrowego odżywiania na co dzień, które musimy każdy sam mógłby wykorzystać, jeżeli chce schudnąć parę kilo? Jasne. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o wodzie, bo to jest coś, o czym my Polacy, generalnie ludzie, na co dzień zapominają. Za mało pijemy, więc podstawą jest uzupełnianie płynów. Tu szczególnie mam na myśli wodę, a nie płyny jakiekolwiek kaloryczne. Zwiększenie ilości warzyw. No jeżeli mniej więcej połowa tego, co zjadamy, to będą warzywa, to już jesteśmy względnie bezpieczni. No i unikanie żywności przetworzonej, więc to są takie najważniejsze rzeczy, bo w tym też będzie wiązała się większa ilość błonnika, mniejsza ilość tłuszczy trans, mniejsza ilość cukru, więc to są podstawowe zalecenia żywieniowe, które warto wprowadzić i które przewijają się również w wielu jednostkach chorobowych. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli chcemy schudnąć parę kilo, to po prostu zdrowo się odżywiamy, przechodzimy z diety, którą mamy obecnie, na zdrową dietę, zmieniamy sposób odżywiania. Dokładnie tak. Nie czasowo, tylko na stałe. Dokładnie. Brzmi to dosyć nudno i nieodkrywczo, natomiast rzeczywiście jest to clue całego zdrowego sposobu żywienia i zapobiegania i efektowi jojo i nieprawidłowej masie ciała. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zachęcam do tego, żeby zmienić swoje odżywianie na zdrowe odżywianie. Dziękuję i zapraszam serdecznie do kolejnych filmów.